Zależy mi też na tym, żeby dostać Devil Room. No jak już mam to... No. Tam jeszcze jest mucha? Nie! To moje Devil Room znowu! Wow, 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 wow! To będzie wesoły, to będzie wesoły wieczór. Ja bardzo chętnie sobie przypomnę tą grę i na streamkach ją czasem odpalę. Ale to raczej będzie właśnie tak wyglądało. Save to pay respect. Dobra. Ja nie wiem, czy ja nie powinienem zrobić sobie jakiejś sesji z tym Isaaciem najpierw, bo aż mi głupio grać. Szczególnie, że naprawdę miałem w tej grze kiedyś bardzo dużo doświadczenia. Judgment. Judgment. Go. Szlak. Chciałem sobie przypomnieć, co ta karta dokładnie robiła, bo nie pamiętam, która co robi. Ale to ma sens. Jakbym wiedział, to bym go zostawił, chociaż gdzieś przy jakimś... Nie, daj spokój. Nie z takich opresji się wychodziło. Przynajmniej ja nie mam jakiegoś ciśnienia teraz, żeby, wiesz, żeby zrobić z tego nie wiadomo co. Liczę na to, że się fajnie pobawię jeszcze przez tą godzinkę, czy dwie, jak jestem na pełni sił. To raczej miała być taka odskocznia, bo dzisiaj właśnie pokonywaliśmy do Ninja Gaiden 3, więc lecieliśmy przez ostatnie 5 godzin na pełnym skupieniu, to pomyślałem, że włączę coś lekkiego, a chętnie jeszcze posiedzę na streamku, bo po prostu się dobrze bawiłem. Ale ja raczej nie rezygnuję z podejść. Jedyne co, to jeśli potrzebuję bardzo zabrać jakiś achievement, to tak. No i oczywiście trzymanie R, jak kiedyś robiłem próbę przejścia tej gry The Lostem. O Boże, próba przejścia tej gry The Lostem. Wziąłem. Ktoś mi może przypomnieć, co to robi, ale wziąłem to w ciemno. Dobra, mogę tu śmiało wejść. Bo na razie Devil Room i inne takie... Aha, to... aha, dobra. Już nie musicie mi przypominać, co to robi. Spoko, spoko. Nice. Dobra. 4 bomby. I chyba... oczywisty Secret Room. Uuu, tego grzyba to ja bym chciał, moi drodzy. Tego grzyba to ja bym chciał. Z tego co pamiętam, to jest taki spory damage up, prawda? Dawaj. Miłej nocy. Śmiało zapraszam następnym razem. Pewnie jeszcze w Isaaca sobie pogram, bo była to gierka, która jak mi się przypomniała, to wiedziałem, że będzie dobra na to, żeby pograć i pogadać z wami. Także śmiało wpadę, jak będę. We wtorki i środy gram zawsze. Bo akurat wtedy mam wieczory wolne. I postaram się ogarnąć... postaram się ogarnąć... powiadomienia na następny raz. Nie, dwie bomby to za mało, żeby się starać. O, jest jeszcze gorzej. Z deszczu podrynne. Postaram się go zapować do śmierci. Nie! Dobra. Odepchnąłem, odepchnąłem. Dobra, git. Placenta. Nie wiem, dlaczego pamiętam, jak ten item się nazywa. Jakiś randomowy item znikąd. Ej, no tym można całkiem nieźle sobie pograć. Ja nie myślałem, że to jest aż tak mocno zadające obrażenia. Ja już mogę tylko się zbliżać do przeciwnika. Nie no, może do takich nie będę się zbliżał. Steki. Nie, przepraszam. Jak się nazywa takie coś na kości?
Nie pamiętam. O, jak dobrze, Secret Room za darmo. Teraz tak, jest tu takie miejsce, w sensie mogę tu wysadzić, że to jakoś muszę dobrze stanąć, nie? Wtedy mogę dwóch naraz. Tak. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz. Fajnie by było dostać jakieś niebieskie serce, które by mi ochroniło szansę na Devil Room, ale no... Dostanę albo nie dostanę, no. No idę albo nie idę. Nie, był dobry trzeci mi z tego, żeby się do mnie zbliżyć. Gramy sobie chyba do północy i będę musiał kończyć, bo ostatni posiłek jadłem o... 15? I fajnie by było zjeść jakąś kolację, bo już zaczyna mi się robić gorzej. To jest coś, o czym zawsze zapominam, żeby zjeść przed streamem. Mimo, że wiem, że będę go prowadził przez dobrych kilka godzin. Kurde, molno. I teraz tak, jak wejdę tam, sobie zmarnuję szansę, ale mogę tam wejść z Secret Rooma. Nice. Zróbmy. O nie, o nie! Dzięki. Dzięki, Bombo. Bardzo miło z twojej strony. Troll bombka zawsze w cenie. Okej. Okay. Dobra. Powoli mi odrzywiają się palce. Czuję, że już mam trochę większe wyczucie rytmu tych przeciwników. Ale ja też ostatnio grałem w cokolwiek na klawiaturze. O, nie wiem kiedy. Nie, przepraszam. Grałem w Wormsy z kumplem jakiś czas temu. To... Ale nie wiem, czy to się... A, co ja zrobię? O, Lucky Rock! Za wysadzanie, nice. Tylko teraz muszę jeszcze złapać ten klucz. Dobra, niech przelecą te dwa. Teraz mogę sobie śmiało to łapać. Dobra, wychodzę. I mam klucz do Treasure Rooma w takim razie. Pójdę tam od razu, bo w sumie czemu nie? Przyda mi się przedmiot. Dobra, co ty? D7. Każda kostka przerolowuje coś innego. D7 przerolowuje... To przerolowuje D7. Bo nie wszystkie moje itemy. To było co innego. D6 przerolowuje item, który... Może przeciwników. To jest coś, czego bym nie podniósł normalnie, więc bym tego nie pamiętał. Dobra, pamiętam, że ty masz ten trójstrzał. Pamiętam. Ciebie akurat pamiętam dość dobrze, chciałem powiedzieć, a potem dostałem obrażenie. O! Jak on raszuje, to lepiej go, do niego nie strzelać, bo to zaburza mu tor. Aj, mój Devil Room. Range plus luck up. Fajnie. A może skrzynki przelosowuję? Nie przelosowuję skrzynki. Zaraz będę musiał sprawdzić, co przelosowuję. Aha. No to nice. Dobrze poszło. Nie! Ja pierniczę, ten prąd nie zabije. Nie! Nie rób tak! Nie zapuj ich teraz! Bo ja umrę. A nie mam całego HP. O, szlak by to tak. O, dobra, lecimy dalej. Wow. Larry! O! Życie sobie odnowiłem.
Fajnie. A, placentę mam, no tak. No tak, mogłem go od początku tak zabić. Idealna broń na niego. Dobra. Ja myślę, że jednak klucz potrzebuję zostawić sobie na treasure room. Trochę strach otwierać te skrzynki, bo nie wiadomo, czy coś z nich sensownego wypadnie. O kurde. Dawaj mnie to. Dobra. Jest git. Tylko teraz nie stracić tego, żeby móc spokojnie wejść sobie do... do Devil Roomu. A! Okej. Czyli to robi D7. Takie pomieszczenia są proste. Mam jedną bombę. I nie wiem, czy chcę ryzykować szukania secret roomu. Patrząc na to, że są co najmniej dwa miejsca, tak samo prawdopodobne. O, płonąca! Nie zauważyłem cię. Nie zauważyłem cię! Ech, to głupie dostawanie obrażeń. Mógłbym tu kombinować, ale nie chcę tracić życia właśnie, żeby potencjalnie wejść do Devil Roomu. Wow, 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 wow. Nie wiem, czy to było więcej szczęścia, czy czego. O, to mi się, nie pamiętam, czy mi się to podoba. I'm licking. Naprawdę nie pamiętam, czy mi się to podoba. Dobra, mamy miejsce na Secret Room. Takie najbardziej prawdopodobne. Tu. A mogłem iść za intuicją, że będzie zawsze najdalej jak się da. No nic. Ale tu nie powinno go być. Czyli jest tutaj? Nie, bo tu nie ma bezpośredniego dostępu też. O, to ciekawe. Dobra, otwórzmy sobie sklep. W sklepie może być coś ciekawego. Może być na przykład maszyna, na którą mogę wpłacić monety, bo i tak zaraz zdechnę jak głupek. Nice. Stawiam sobie te dwie bomby w takim razie. Zaryzykuję może... Nie. Nie zaryzykuję, bo tu też nie ma takiej opcji. O, 8 stron. Właśnie nie pamiętałem. Nie, no nie ma problemu raczej. Ten gość nigdy nie sprawia mi problemu. To nie jest bloat. Bloata pamiętam jak dziś, z tymi dwoma. O, dlaczego to zrobiłem tak źle? Dlaczego? Cordy, przestań. Przecież to nie jest trudny boss. No i tyle by było z mojego Devil Roomu! Wiem, że to zresetuje mi może pokój. Jeszcze powinien mi się pojawić ten Devil Room, żeby ze mnie zakpić. Ja pierniczę, no. Najgorsze piętro ever, po prostu. Co się mogło nie udać, to się nie udało. No ale to wina mojego braku skilla w tym momencie, nie?
Hop. Lecimy stąd. Myślałem, że przestaniesz strzelać. Ach, ty gabry. W sensie, nie wiem po co to robię, nie mam zielonego pojęcia. Hashtag D7. Próbowałem tego użyć, bo... bym się... zaryzykuję. Chciałbym, żeby tu był. Nie ma. Nie zbliżajcie się do mnie za bardzo. No. O Jezu, więcej szczęścia niż rozumu, jak zwykle. No przecież chciałem się... Wiem, gdzie powinienem stanąć. Chciałem się tam przesunąć. Tylko oczywiście nie umiem. Bo jestem nędzny w tej grze, w tym momencie. No. Ten licz mi też bardzo nie leży. Tak wolę jabłko chyba. Mi daje chociaż trochę atak speeda, jeśli się nie mylę. A ja to lubię, takie itemy, które dają czyste statystyki. Full health. Full health. Great. Nie podobało mi się to, co się tam wydarzyło. Ach, Razory. To jest zależne od szczęścia, prawda? To jak często wystrzelę Razora. To nie jest to jakiś strzał. O nie! Dlaczego wy? Dlaczego jest was tyle? To było bez sensu, zrobiłem, ale paradoksalnie wyszło mi na dobre. Bo one się rozstrzeliły jakoś przyjemnie teraz. Będę miał łatwiej. Dobra, zrobiłem to. Git. Jest git. Te szynki na kości mięska, czy jakby kto wolał to nazwać, są strasznie denerwujące. Dużo rzeczy nie pootwierałem. Zależy mi też na tym, żeby dostać Devil Room. Bo tam najlepsze itemy są w Devil Roomie. No jak już mam to... No. Tam jeszcze jest mucha? Ale głupio życie straciłem. Nie! Mój Devil Room znowu! Wyjdę z siebie i stanę obok. No przecież... Umiałem w to kiedyś grać. Shot speed down. I don't care! To jest naprawdę najmniejszy problem. The stars. Dawaj mnie. The stars. Gimini.
Kolejny powód, dla którego powinienem stać blisko przeciwników. Ja nie chcę stać blisko przeciwników. Ja nie umiem już takie rzeczy. O! Nice. Good. Czy chcę ryzykować? Za mała szansa, że to trafię. O! Jest jeden. Great. Tego chciałem. BFF. BFF by mi się chyba teraz przydał, jeśli się nie mylę. No tylko musiałbym mieć na niego hajs. A to jest dość problematyczny temat. No bo on by mi prawdopodobnie powiększył Gemini. A jakby mi powiększył Gemini, Gemini dodawałoby większe obrażenia, to jeszcze bardziej opłacałby mi się stać blisko przeciwników. Wiem, że jest jedna moneta tam. Tam, gdzie ją zostawiłem. To są devsy pierwsze, nie? Czyli mam jeszcze jeden Devil Room. Szansę na jeden Devil Room za nim. Infested? O, to się przyda akurat. Nie lubię walczyć z tymi duszkami. Co? A. No tak. Uuuu, farcik. Znaczy farcik, no ten item zadziałał tak jak powinien. Co nie zmienia faktu, że spokojnie mogło się to skończyć dużo gorzej. Szkoda, że już nie mam tego kochanego Dark Bama, którego miałem poprzednio. No, zaś... Dostałem obrażenia na głupio. O! Widzę krzyżyk. A! Tylko, że nie mam bomby, bo oczywiście wszystkie zmarnowałem. Ale to jest kamień z X-em, no potrzebuję go. Tam nie ma... Tego ogniska. Nie, tu jest potencjału na niebieskie serca. Wow, to leci przez całą mapę? Ja taki unik zrobiłem od czapy, bo myślałem, że przestanie lecieć w pewnym momencie. Kurde, mogę. Tych panów też nie lubię, bo... W ogóle nie lubię tych przeciwników, którzy wystrzeliwują... pociski w wiele stron, jak lądują, a to dlatego, że nigdy nie wiadomo dokładnie, w które sześć stron, znaczy pewnie wiadomo, ale ja nigdy nie udało mi się nauczyć, w którą stronę dokładnie te pociski będą leciały, a tak jak ten zawsze jest na krzyżu, nie? Spoko. Ale jak jest ich sześć, to jest to nieregularny kształt i tak zawsze może wybrać trochę inny kąt. No Jesus Christ, czemu ja robię takie rzeczy? Co mam zrobić, nie proszę? Nic. Wyjść z niego. Dobrze, świetnie. Nie mam pieniędzy, nie mam bomb, nic nie mam. Idziemy na bossa? Idziemy na bossa. Na pewno dobrze. O. Panie, bo ja nie pamiętam dokładnie, co ty robisz w sumie. Okej. Okay. Odbierasz mi szansę na Devil Room. To już widzę, że robisz. Teraz już pamiętam twoje ataki. Szkoda tylko, że za późno, jak zwykle. O jedno uderzenie. Czemu ty cały czas skaczesz? Mamy to. Oczywiście, że teraz jak już
Nie ma znaczenia, czy dostanę obrażenia, czy nie. To nie dostałem ani jednego. Come on! Dobra, tears up. A ty co ty tu robisz? The fuck? Dobra, idę się jeszcze przejść po tym piętrze. Miałem nadzieję, że uda mi się pokonać bossa, jak już miałem to niebieskie serce, ale... God damn it. Oczywiście, że straciłem szansę na wszystko. A następne piętro to jest Devs 2, co oznacza, że będę musiał już zawalczyć z mamą. A fajnie by było, gdyby to podejście ogólnie to się udało, nie? Miło by było zacząć taką miłą notą, no bo oczywiście tego pierwszego podejścia nie było, ono było testowe. To mnie teraz co mi chodzi, mogę sobie wejść gdzie chcę i stracić życie. Dwie bomby, great, dobrze. Wejdźmy tu. Złoty klucz, przydałaby mi się bardziej złota bomba na to piętro. Ale złotym kluczem też nie pogardzę. Tu był niebieski kamień, znaczy kamień z X-em. Jest. Kamień z X-em to fajna sprawa. Dobra, następna rzecz. Serduszka. Mam 6 monet, czyli BFF-a nie dopadnę. Nie ma nawet takiej szansy. Tą jedną bombę sobie zostawię. No niby jest tu oczywiste miejsce na Secret Room, ale tu też... Dobra, spróbujmy z tym Secret Roomem. Go! Mógł spróbować wysadzić tę czaszkę jednocześnie. Dobra, wysadziła się i tak. A propos BFF-a, co? Dobra, to chodźmy po niego. Jak już chciałem go kupić, to go kupię. No może faktycznie pomoże mi pokonać tę mamę. Your friends rule. No mam wielkiego teraz tego płoda. W sumie jednak teraz... Z kim gadam? Sam do siebie gadam, tak szczerze. Ostatnio nikt się specjalnie na czacie nie odzywał, więc gadałem do siebie. Widzisz? Do tego, to jest dobra cecha, szczególnie jeśli się właśnie tak ma chwilowo pusty czat, że tak powiem, nie? Bo można chociaż porozmawiać sam ze sobą, chociażby żeby potem przerzucić tą gierkę na YouTube'a, no to nie będzie kompletnej ciszy. Zawsze spore ułatwienie. O, do sklepu się mogę przenieść. O, grid. Teraz właśnie tego potrzebowałem, grida. Dobra zresztą. Czachy nie chcę. No. Ale Najzak jest wyjątkowo... Wiesz co? No... Nie mogę się z tobą nie zgodzić. Przynajmniej jak patrzę na swoje zdolności, to absolutnie sobie nie radzę z tym Najzakiem, nie? Ale... Na swoją obronę dodam, że to jest moje drugie podejście od 3 lat. Pierwsze było 20 minut temu. Co mnie nie usprawiedliwia, bo przy ilości godzin, jaką miałem w tej grze, powinienem grać w niego dobrze. W nią. W grę. W niego, w Isaaca. Mniejsza. Wiesz co, chciałem, ale jak odpaliłem nowego save'a, to gra mnie dała znać, że jeśli ją zmoduję, to nie będę mógł achievementów zdobywać, a co za tym idzie, nie będę mógł itemów zdobywać. Więc na ten moment, kiedy gram na nowym save'ie, zdecydowałem się zrezygnować chwilowo z modów, niestety. Bo chciałem sobie zainstalować chociażby te, które mi informują mnie, której temy co robią. God damn it. Nie mogę się skupić. Emperor. Dobra, pieniążka mi daj. Kane. Świetnie. Tego potrzebowałem. The Empress to się przyda. The Sun wyleczy mnie całkowicie w trakcie walki z bossem.
Lecę na The Empress. Tak, no gra dała mi znać, że nie będę mógł zdobywać achievementów, jeśli włączę jakiekolwiek mody. Bo mody mam pobrane. Ale myślę w ogóle, że jak będę na przyszłym streamie planował odpalić jeszcze Isaaca kiedyś, to odpalę sobie ten save, którego miałem dawno temu, bo on tutaj jest. I jest na nim całkiem sporo rzeczy odblokowanych. Więc będzie mi się po prostu przyjemniej grało z większym zróżnicowaniem. Bo odblokowywanie wszystkiego od zera chyba aż tak mnie nie bawi. Odpaliłem sobie nowego save'a tak, żeby przypomnieć sobie tę grę dzisiaj. Dobra, już pamiętam, jak ty strzelasz. Dobrze, że akurat przypadkiem mnie ani razu nie trafiłeś. Wyczyszczone. Uwielbiam. O Jezu. Nie dostałbym tym, okej? Okay? Nie dostałbym. Mam dużo monet. Fajnie by było pójść do sklepu. A nie, bo w sklepie był grid. No ale przypał. No bo mógłbym teoretycznie sobie wpłacić na donation machine, ale to nic. Dobra, nie wiem w sumie, czy jest sens jeszcze tutaj w ogóle kręcić. Karty nie potrzebuję, cokolwiek to jest. To oczywiście sobie wysadzę. Może jakieś serce? Nope. No, mógłbym pograć na maszynce. Ale myślę, że z mamą powinienem sobie poradzić z tymi itemami, które mam, więc... Ajajaj. Dobra. Koniec tego dostawania obrażeń. Dobra, jednak potrzebuję serduszek. Zobaczymy, może coś się wylosuje. No, to się wylosowało? Żebym miał 99 monet. To by było całkiem wesołe. Jako, że to jest pierwsze podejście do tej gry. Świetnie. No i teraz już się nie martwię Devil Roomem. Może jakieś serce? Please. iPhone pills, świetnie. Dobra, mam bomb trochę. Chociaż secret room znajdę, no please. Nope, tu go nie będzie. No to wychodzi na to, że tutaj w rogu, albo w tym rogu, tak? Tu? No może być, dobra. Może być tu. Nope. Może być tu. Przynajmniej takie rzeczy pamiętam z tej gry. Jeszcze. Penny Tears, Head of the Keeper. Dobra, lecimy. Bierzemy The Empress. Isaac! Isaac! Empress. Oh. Ja miałem nadzieję, że to krótko. Desire to serve her god was bearing down on Isaac. Ja ci słynę, kiedy ja ostatnio widziałem tą cutscenkę. To pierwszy raz skończyłem. To ta sama cutscenka była w ogóle w pierwszym Isaacu. Tym, który wyszedł tak dawno temu. Pierwszy raz jak widziałem tą cutscenkę, to
było jeszcze w podstawowym Isaacu. It was over.